to niech te pieniądze mogłyby na pewno lepiej sobie znaleźć. Chociażby w ochronie zdrowia. Moja opinia jest taka, że ja nie wierzę, że ludzie zarabiają na kopaniu piłki. To tyle. Podoba mi się taka polityka przekazywania. Przekazywanie piłkarzom na takim zasadzie pieniędzy, już nie wspominając o tym, że nasz występ był beznadziejny, a sami piłkarze też powinni mieć więcej jaj i przekazać te pieniądze na cele charytatywne, co pewnie zrobił, bo i tak będzie z tego dyskusja, więc... Wynik trzeba docenić, aczkolwiek jest to znaczna przesada, co tutaj premia, którą chce rząd przekazać na to. Tak jak kolega wspomniał, zapewne zostanie to odkręcone, afera przyciszona tym, że zostanie to przekazane na cele charytatywne. No i podejrzewam, że jeśli już zawodnicy mieliby...